Witam widzów w portalu sportegit.pl. Jest godzina 22 we wtorek. Jesteśmy po meczu piątej kolejki najspierwszej ligi, w którym Stomil Olsztyn wygrał z GKS-em Tychy 2-0 po bramkach Grzegorza Lecha i Łukasza Sołowieja, obu bramkach strzelonych głową. Stomil zagrał niezłe spotkanie. Zagrał bardzo mądrze z tyłu i bardzo odważnie i skutecznie z przodu. Mógł strzelić jeszcze jedną, dwie bramki, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że zagrał bardzo konsekwentnie w defensywie. Mniejsze odległości między piłkarzami, większa koncentracja, żadnych praktycznie głupich strat, żadnych błędów, czyli tego, co spowodowało tak fatalny występ Stomilu w Chorzowie, dzisiaj w Olsztynie nie było. Taki Stomil, podobnie jak taki, jaki widzieliśmy w meczu z Podbeskidziem, chcielibyśmy widzieć zawsze. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Piotr Gajewski, redaktor naczelny portalu 2do0.pl. Piotr, jak ci się podobało to spotkanie, jak ty je widziałeś? Tak, witam serdecznie, dzięki serdeczne za zaproszenie. No tak jak powiedziałeś, to było, jak ty powiedziałeś, niezłe spotkanie. Ja myślę, że nawet więcej, co najmniej dobre, a może nawet bardzo dobre spotkanie z Stomilą, bo 2-0, piękny wynik, reklamę portalowi zrobili przy okazji. Nie, no ale rzeczywiście Stomil, mam wrażenie, że u siebie i na wyjeździe to są dwie różne ekipy. Na wyjazdach ta drużyna nie ma jaj, można powiedzieć. A u siebie wręcz przeciwnie, i to takie cojones, takie konkretne, nie? Grają blisko rywala, wyprzedzają go, grają pressingiem, z zębem, z charakterem. Proste granie z kontry, skrzydłami, rzutka, cyk. Niby proste, ale nie zabrakło tu kilku fajnych zagrań na jeden kontakt, kilku kombinacyjnych akcji, które mogły zakończyć się bramkami. Tak, nie, no naprawdę Stomil bardzo dobrze, szczególnie w pierwszej połowie, wiadomo, w drugiej połowie drużyna z Olsztyna skupiła się na dociągnięciu wyniku, tak, bez afery jakiejś większej, ale pierwsza połowa naprawdę świetna. Środek pola bardzo dobrze, boki bardzo dobrze, się macha z przodu, naprawdę sieje popłoch. No i Grzesiek, nie? Który w 90 minucie jeszcze biegnie gdzieś do pressingu, ja nie wiem, Grzesiek jest naprawdę niesamowity, jeżeli chodzi o to swoje podejście. Widać, że on się naprawdę wyjątkowo, sportowo prowadzi i jak wino. To im starszy, tym lepsze, można powiedzieć. No właśnie, bo Grzesiek Lech nawet w tych przegranych meczach wyjazdowych w Bytowie i w Chojnicach zagrał niezłe spotkanie i był tym liderem drużyny. O ile nie mogę tego samego powiedzieć, jeżeli chodzi o mecz w Chorzowie, bo tam też kilka głupich strat i kilka błędów. Tak dzisiaj znów prawdziwy lider drużyny jeszcze dołożył czwarty punkt w punktacji kanadyjskiej, bo strzelił dzisiaj bramkę, a ma już na swoim koście trzy asysty. Tak gdzieś po cichu liczymy, że tych punkcików w tej punktacji kanadyjskiej będzie więcej w wykonaniu tego zawodnika. No chyba, że wiesz, teraz kapitan Realu Madryt do Stomilu przychodzi, to może do Realu Madryt pójdzie nasz wicekapitan, tak? Kto wie? Nie wiem, śmieję się, ale rzeczywiście Grzesiek, on, no, wiadomo, ja go znam też trochę pozaboiskowo, wiem, że bardzo dużo pracuje nad swoją osobowością sportową, on się tym interesuje, jeżeli chodzi o tak zwany trening mentalny, to jest jego konik, a przy tym mówię, bardzo dużo nad sobą też fizycznie pracuje. Ja momentami mam wrażenie, że Grzesiek fizycznie to wygląda lepiej niż 10 czy nawet tam 15 lat temu, bo po prostu organizm ma tak przygotowany. No ale dobra, nie skupiamy się tylko na Grześku, bo godne podkreślenia jest to, że w dzisiejszym meczu zagrało czterech młodzieżowców. To jest hardcore. Przy czym dwóch punktowało podwójnie, punktowało w tym premium system, tak, w tabeli premium system, w klasyfikacji premium system, więc tak naprawdę za sześciu zagrali. No właśnie, a jak ocenisz debiut Ernesta Dzięcioła, bo to jego pierwszy występ w barwach Stomilu? Co najmniej solidnie, może w przodzie nie dawał aż tak dużo, ale bo to z przodu Marcel tam herował za dwóch, można powiedzieć. Ale z tyłu praktycznie bez błędu, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o tył, mi się podobało to, że
wyszedł na mecz i był jakby trochę nie swój, tak? Jeszcze tak wprowadzał się przez te kilkanaście minut, ostrożnie, chyba 3 czy 4 błędy, ale co mnie urzekło, to to, że po takim błędzie po prostu zasuwał, jechał do końca, żeby ten błąd naprawić. I faktycznie tam ani Błannik, ani Mańka później nie zagrozili za bardzo z tej strony Stomilowi i to mi się bardzo podobało. Fajnej roszady dokonał trener Asenski, jeżeli chodzi o zestawienie środka obrony, bo Sołowiej przeszedł na swoją nominalną pozycję, bo on się lepiej czuje na prawej stronie. Baranowski wystąpił na lewym środkowym obrońcy i to też przyniosło swój efekt. Tak, pozornie niezauważalna zmiana, a jak widać pozwoliła coś poprawić, bo rzeczywiście dzisiaj ten duet stoperów mega solidnie i w powietrzu, i na ziemi. Chłopaki dawali radę i byli takim duetem nie do przejścia, który jednocześnie stwarzał zagrożenie z przodu. Bo Sołowiej strzelił bramkę. No właśnie, Sołowiej strzelił bramkę. Baranek też przy każdym stałym fragmencie gry gdzieś tam się kręcił. I to też jest dobre, że rywal się boi tych stałych fragmentów gry w momencie, kiedy mamy takie dwie wieże w przodzie. W przodzie, znaczy z tyłu, a przy stałych fragmentach gry w przodzie. Więc naprawdę to są goście, którzy mogą od siebie dać. No dziś tak naprawdę to trudno znaleźć słaby punkt. No super występ młodziutkiego Mikiego. Wiadomo, on tam jeszcze ma jakieś przestoje w grze, ale próbował tam iść z dystansu, strzelać i tak dalej. Mi imponuje odwaga tego chłopaka w grze, taka swoboda. O Grześku już pomówiliśmy. Wiktor to już w ogóle jak profesor dzisiaj, można powiedzieć. Skrzydła też fajnie, dodajmy, że w protokole meczowym był jeszcze Wołodymyr Tańczyk, nagle w pierwszym składzie wyszedł Piotrek Głowacki. Się śmiałem po meczu, że Piotrek przynajmniej nie ma presji, jak wychodzisz, nie musisz myśleć o tym meczu. No i Piotrek Głowacki też fajnie zaliczył asystę i parę razy fajnie zagrał z Siemaszko. Bardzo dobry mecz, dokładnie. Marcel harował, ale nie wiem, miałem wrażenie, że momentami się wypróbował jakoś strasznie. Tak. A rozmawiałem z nim po meczu i powiedział, że jeszcze ta wydolność to nie jest to i zatkało go w pewnym momencie. Parę razy chyba. Ale dał radę. Tak, dokładnie. Wywołałeś jakby już tutaj do tablicy temat Daniego Ramireza, czyli kapitana. Któreś tam młodzieżowej drużyny Realu. Wiesz, ja jako dziennikarz, że tak powiem, też nie tylko praktyk, ale i taki z wykształcenia, no mnie rażą te tytuły, typu kapitan Realu, Madryt, Somilos, no szlak mnie trafia, jak coś takiego czytam. Nie? No ale okej, jutro ten chłopak ma wziąć udział w gierce, która... Tak, o 11.30 gierka wewnętrzna. Tak. Zadecyduje o tym, znaczy nie gierka zadecyduje, ale to będzie jeden z elementów, po którym zostanie poddany jakiejś tam wnikliwej ocenie. I... No, z moich informacji wynika, że jest już bliżej niż dalej tutaj zakontraktowania się w Stomilu. Możliwe, tak. Wiem, że finansowo jest to dogadane i teraz wyłącznie od kwestii sportowych to będzie zależeć po prostu, czy będzie drużynie potrzebny, czy nie. Skład jest bardzo szeroki. Na razie fajnie to wygląda, ale wiadomo, sezon jest długi i różnie to może być. No właśnie, szerokość składu. To by był 27 zakontraktowany zawodnik Stomil Olszyn i chyba jest to już troszeczkę za szeroka kadra, ale już mam informację, że Rafał Śledź będzie wypożyczony do Wikielca. Chyba dzisiaj były podpisywane już papiery. Więc zagra w Wikielcu. Najprawdopodobniej jeszcze dwóch zawodników Stomil wypożyczy, bo faktycznie tak szeroka kadra chyba nie jest aż tak mocno potrzebna, chociaż rozmawiałem z prezesem Borkowskim, mówi, że moglibyśmy mieć i 30 zawodników w kadrze. No, prezes Borkowski ma ciekawe teorie, to prawda. Rzeczywiście jego pomysły czasami zadziwiają. No, moim zdaniem ta kadra już jest za szeroka i rzeczywiście należałoby to jakoś ograniczać, bo potem pojawiają się frustracje. No, poza tym budżet się napina, tak? Bo to nie są hobbyści za klasy, których jak zbierzesz więcej, to jeszcze ci pokibicują na trybunach i jest fajnie. Tylko to są zawodnicy, którzy dostają pieniądze za tę grę i rzeczywiście ta kadra nie powinna być aż tak szeroka. Poza Rafałem Śledziem, który rzeczywiście ma iść do Wikielca, jest jeszcze temat Igora Bezrzyckiego, który prawdopodobnie też będzie wypożyczony do jednego z naszych trzecioligowców. No i zobaczymy, może tak jak mówisz, ktoś jeszcze będzie czy to wypożyczony, czy nie wiem, czy odpalony może zupełnie. No zobaczymy, aż tak to chyba nie, ale rzeczywiście. No, fajne jest to, że ten zespół się tworzy, można powiedzieć, na naszych oczach, bo ta ekipa naprawdę
coś w sobie ma. Widać, że to jest zupełnie inny zespół niż w ubiegłym sezonie, nie? Bo zostało w pierwszej 11 dzisiaj było raptem trzech zawodników, którzy regularnie grali w poprzednim sezonie. A mimo to ten zespół już ma momenty, kiedy zapala. Bo umówmy się, że o ile pod Beskidzie było zespołem rozbitym, to Tychy dzisiaj przyjeżdżały jako tam, nie wiem, piąta wice-lider. Ekipa w tabeli, czy to coś takiego, czy wicelider, tak, oni teraz chyba na piąte spadli, bo 9 oczek po czterech meczach, no to wiesz, no poza tym to jest ekipa ułożona, tak? Mieli paru fajnych zawodników z Ćwielągiem na czele. No stracili Świerczoka, ale Fidziukiewicz nadal został, tak? Tak, tak, no kadra jest, no nie byli to klenerzy w każdym razie. Chociaż w pierwszej połowie oni rzeczywiście chyba trochę jeszcze zostali w autobusie, mam wrażenie, bo momentami jacyś byli tacy spóźnieni, nie? Tak ja się śmiałem. Bardzo możliwe, że Stomlik zaskoczył średnim pressingiem i tym podejściem do walki, bo może spodziewali się czegoś takiego, jak co było w Chorzowie. No tak, przejścia obok meczu takiego trochę, nie? A tu Stomlik to jest nie od dziś, tylko od... Zawsze ekipa własnego boiska, może kiedyś tam za trenera Kaczmarka był taki okres, że Stomil nie mógł wygrać u siebie, ale tak to jak pamiętam, to rzeczywiście jest ekipa własnego boiska. Pamiętam taką pasę jeszcze w Ekstraklasie, 20 paru meczów bez porażki u siebie. Miejmy nadzieję, że znowu u nas taka będzie w Olsztynie czekać, bo rzeczywiście te trybuny chłopaków niosą. To jeszcze nie jest jakaś taka piękna, taktycznie gra, ale pełna naprawdę determinacji i momentami ma taki fajny polot, rzeczywiście dużo gry do przodu, dużo gry skrzydłami. No, może się ten Stomil podobać i porywać trybuny, a jak jeszcze coś do tego dojdzie na wyjeździe, no to naprawdę można być spokojnym, że te punkty zbierane w pro-junior system na koniec sezonu będą rozliczone, bo pamiętajmy, żeby te punkty były zaliczone, to trzeba się w lidze utrzymać. No ale to jeszcze sezon jest daleki, jest długi, więc nie ma co wywyrokować, czy to będzie łatwo, czy trudno utrzymanie. Różnie może być. Jesteśmy przy wyjazdach, już w niedzielę. Kolejna kolejka dla Stomilu, wyjazd do Olimpii Grudziądz. I tutaj takie dwa aspekty, bo to bardzo sentymentalny wyjazd dla trenera Sęskiego. Chyba bardzo ważny i taki z cyklu podwyższonego ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o oczekiwania kibiców, to po meczu z Podbeskidziem wszystkim wydawało się, że Stomil złapał już ten rytm, że to jest ta drużyna, która będzie właśnie tak grała. Fatalna wtopa w Chorzowie, fajny mecz z GKS-em Tychy w Olsztynie i teraz co w Grudziądzu? No i weź to tę ekipę ocenię jakoś, no, gdzie jest jej siła prawdziwa. No tak, to co do Asyńskiego, no, trenera Asyńskiego, to rzeczywiście to możemy sobie wyobrazić, tak jak Adam Łopatko przyjedzie z Siedlcami, to mniej więcej taki klimat dla niego chyba będzie. No zobaczymy czy to go będzie niosło, czy może właśnie się spali, trudno powiedzieć. Ja trenera Asyńskiego nie znam jakoś bardzo dobrze, więc trudno mi ocenić jego jest psychologiczna, jeżeli chodzi o drużynę. Naprawdę nie mam pojęcia, na co tę ekipę stać dzisiaj. Ona, mam nadzieję, że będzie się zazębiać, że będzie nabierać stylu, ale rzeczywiście na wyjazdach to jest ciągle inna drużyna i obawiam się, że będzie znowu ciężka przeprawa, że będzie znowu trudna przeprawa i nie będę się w typera bawić. Mam nadzieję, że uda się jakieś punkty przywieźć, Ale chyba tych trybun będzie trochę brakować, a miejmy nadzieję, że nakręceni dobrym wynikiem chłopaki przywiozą jakieś punkty. Wróćmy jeszcze do Dani Ramireza. Typowa dziesiątka, facet bardzo techniczny, bo to już mogliśmy zaobserwować na kilku treningach, na których był. No wie co robić z piłką, jeśli chodzi o technikę użytkową. To ktoś, kto zacznie rządzić i dzielić w środku pola, bo Grzesiek Lech bardzo się stara, tak jak mówiliśmy, jest prawdziwym liderem tego zespołu, ale czasem brakuje mu jakiegoś takiego zagrania nietuzinkowego. No to ja bym polemizował, nie? Wystarczy ten mecz z Podbeskidziem zobaczyć, to Grzechu naprawdę robił różnicę. I to jest w sumie specjalność Grześka, ale Grzesiek jakiś czas temu postanowił sobie, że on będzie grać trochę głębiej. Rzeczywiście tak próbował grać głębiej, jako taka ósemka trochę bardziej. A bywały mecze, że i prawie jak szóstka grał. Mi to nie do końca odpowiadało, mu to się spodobało. On stał się takim wojownikiem nawet środka pola. Teraz znowu gra jako typowa dziesiątka, ale myślę, że
ewentualne, o ile rzeczywiście do takiego roszady miałoby dojść, cofnięcie bliżej linii środkowej, to mu będzie chyba nawet na rękę, bo on się chyba w takiej grze zaczął lubować. Chociaż ja go bardziej widzę jako dziesiątkę rzeczywiście i nie wiem, jak to trener rozwiąże. Ale wyobrażasz sobie Siemaszko na dziewiątce jako taki szybki, później w dalszej fazie meczu, nie wiem, Zachorski, Abbott na przetrzymanie piłki, zanim taki techniczny Hiszpan, prawdziwy Hiszpan techniczny i troszeczkę z boku lub troszeczkę zanim jeszcze Grzesiek Lech do kombinacyjnych akcji, to może się sprawdzić. No to by funkcjonowało, tak, bo rzeczywiście wcześniej taką rolę tego najbardziej cofniętego odgrywał Łukasz Jegliński, który z głębi pola zaczynał akcję. Czasami przechwycił, czasami jakimś jednym zwodem zrobił różnicę. No wiesz, dużo będzie zależeć od tego, co ten Dani Ramirez będzie reprezentować, bo to wiesz, klasyczny Hiszpan to może być Xavi, a może być... Kiedyś był tutaj sympatyczny chłopak, ten Segarra, tak, w drugiej lidze, ten co na Erasmusa przyjechał. No bardzo fajnie, ja z nim tam kiedyś nawet na Orliku grałem, to lepszy ode mnie był, ale... Ale wiesz, też typowy Hiszpan, nie? I zobaczymy. Sam jestem ciekaw tego gościa. Takie mam mieszane uczucia. Ja nie jestem przekonany do takich transferów last minute, jeszcze szczególnie zagranicznych. Wolę, jak ekipa jest budowana z większym planem, z większym rozmysłem, no chociaż tu w Olsztynie to umówmy się, że nie było do tego warunków, trzeba było trochę łapankę robić. Naprawdę dla mnie to, co ta ekipa na razie ugrała w tych 5 meczach, to może nie mistrzostwo świata, bo to za dużo powiedziane by było, ale taki bilans, że myślę, że jak w większości kibiców by zaproponowano, że po 5 meczach, w tym 3 wyjazdach, Stomil będzie miał na koncie 6 oczek, to większość albo blisko połowy kibiców wzięłaby w ciemno ten bilans i myślę, że w klubie, władze podobnie. No dobrze, jak już jesteśmy przy Stomilu, tak w ogólności, z moich informacji wynika, że to wszystko się układa. Była ta pensja, o którą tak się wszyscy tutaj martwili, czy ta pierwsza pensja po nowych kontraktach będzie, te pieniądze wpłynęły na konta zawodników. Przynajmniej jeśli chodzi o zawodników tutaj, którzy w tej chwili są, te zaległości są regulowane, więc chyba wszystko wychodzi na prosto. No na razie to jest mocno na grafki spinane, nie? Tak fajnie wygląda, ale do normalności dużo brakuje, a do tego, żeby tu był jakiś trochę głębszy pomysł, to bardzo, bardzo, bardzo i tak można wymienić, jak dużo. A to dofinansowanie, czy dokapitalizowanie spółki, które ma być we wrześniu, to ma być ten ruch, który wreszcie wprowadzi stabilizację do naszego klubu? No stabilizację czasową, powiedzmy, do wyborów prezydenckich, bo dalej to nie jest jednoznacznie zadeklarowane, że okej, miasto angażuje się, tylko no umówmy się, to jest typowa gra wyborcza prezydenta Grzymowicza. Okej, chwalebna, nie? No bo to każdy kibic się ucieszy, jak klub coś z tego będzie miał, ale tu dalej nie ma jednoznacznej współpracy miasta z biznesem, nie ma wspólnego szukania inwestora, nie ma wizji rozwoju akademii i tak dalej. No nie chcę wyjść na jakiegoś malkontenta, nie? No ale to ciągle będzie zasypywanie jakiejś dziury, chociaż pewnie, jeżeli to będzie ten deklarowany milion albo nawet więcej, bo słyszałem i o większych kwotach, no to pozwoli przynajmniej normalnie sezon rozegrać i być może przygotować się normalnie do kolejnego sezonu. A to z kolei, miejmy nadzieję, pozwoli zbudować w końcu jakieś struktury w klubie, jakiś szerszy plan. No zobaczymy. Na razie umówmy się, że każdy, kto jest bliżej klubu, wie, że wiele rzeczy w klubie jest opartych na entuzjazmie jednego z lokalnych przedsiębiorców. No dobrze, bo Piotrze, ten komentarz Express zaczyna nam przechodzić w taki dalekobieżny Białystok-Szczecin. Chyba będziemy kończyć, jest już późno. Moglibyśmy o Stomilu oczywiście rozmawiać kilka godzin, zresztą tak samo jak z Emilem Mareckim. Na razie to tyle. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym programie. Jak zawsze bardzo ciekawie się z Tobą rozmawiało. Dzięki serdeczne, a Was zapraszamy do oglądania naszych programów, do subskrybowania, do lubienia, do podawania dalej naszych relacji na żywo. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.